Miałeś tak kiedyś, że jako małe dziecko jeden z rodziców powiedział ci jedną rzecz, a drugi coś totalnie przeciwnego? Jakie rozdarcie to budzi w takim małym dziecku, który musi wybierać, komu zaufać, kto ma rację, aż w końcu kto mówi prawdę, a kto kłamie? I właśnie o tym chciałbym, żebyśmy trochę dzisiaj pogadali. O ile w przypadku rodziców i dzieci zwykle chodzi o jakieś głupoty, o tyle w kościele, bo o tym chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć, jest to już trochę poważniejszy problem. Tak, mamy taki problem również w kościele. Zdarza się, że ludzie, którzy są w pewnym sensie autorytetami w kościele, wypowiadają ze sobą zdania totalnie sprzeczne. I oczywiście, mówiąc o kościele, nie mam na myśli tylko księży, biskupów, papieża, ale mam na myśli też nas. Bo kościół to też ludzie świeccy. Kościół to jestem ja, kościół to jesteś ty. My też jesteśmy w pewien sposób autorytetami dla innych. Może dla tych, którzy dopiero rozwijają się w wierze, albo dopiero w ogóle zaczynają swoją przygodę z wiarą. Oni potrzebują takiego punktu zaczepienia. Potrzebują jakby takiego źródła informacji, źródła przykładu. I my możemy być dla nich takim autorytetem. Bo są właśnie jak takie dzieci w tej wierze. I właśnie zdarza się, że wśród tej całej masy informacji, które docierają do nich przez różnego rodzaju autorytety, pojawiają się zdania bardzo często sprzeczne ze sobą nawzajem. Usłuchają jednego, nie wiem, kapłana, który mówi jedną rzecz, potem słuchają jakąś osobę świecką, która mówi jeszcze inną rzecz, a potem znowu jeszcze jakiegoś zakonnika na przykład, który mówi totalnie inną rzecz. I budzi się właśnie ta sprzeczność, budzi się to takie rozdarcie, jak właśnie u dziecka. I jakby, żeby to było jasne, nie chodzi mi o to, że nie możemy być różni. Jesteśmy różni, mamy różne zdania i to jest naturalne. To jest nawet na swój sposób piękne. Prostym przykładem jest choćby film Dwóch Papieży, gdzie właśnie jedni mówili, że to jest obraza i karykatura Kościoła, inni z kolei, że to jest super, świetny film fabularny, a jeszcze inni mówili, że ani to nie jest jakieś wielkie dzieło, ani też nie uważa, żeby to miało Kościół w jakiś sposób urazić. Jesteśmy różni, na różne sposoby pewne treści odbieramy. Chodzi o to, że musimy oddzielać to, co jest pewne, co jest obiektywne, od tego, jak my coś rozumiemy, od tego, co jest subiektywne. Pewne jest na pewno nauczanie Kościoła, bo prowadzi go sam Duch Święty. Pewna jest tradycja przekazywana przez apostołów od samego początku. I pewna jest Ewangelia, którą przekazał nam Chrystus i mamy ją spisaną już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. To są te fundamenty, na których my możemy bazować, możemy powiedzieć, że to jest na pewno prawda. Za to powinniśmy oddzielić właśnie to od tego, jak my coś rozumiemy. Bo na różne sposoby, w pewien sposób odczuwamy, rozumiemy te treści. Czasem lepiej, czasem gorzej. Dlatego musimy to oddzielać. Oddzielać to, co jest prawdą, a to, co ja rozumiem. I żeby było jasne, jakby nie mówię, że to jest łatwe, to pewnie jest trudne, ale jest bardzo potrzebne. Nie chodzi tutaj o retorykę. O to, żeby to było spójne, precyzyjne, chociaż fajnie by było. Ale chodzi przede wszystkim o zaufanie ludzi. Chodzi o to, żeby nie było tego rozdarcia, o którym mówię od początku. Żeby ludzie dostrzegli, że prawda jest jedna. Nie ma innych prawd, które są ze sobą sprzeczne. Jest jedna prawda. I to, o czym mówię, nie jest w żaden sposób niczym nowym w Kościele. To jest problem, który jest już od samego początku. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze właśnie o takiej sytuacji, że są ludzie, którzy mówią, że ja jestem Pawła, inni ja jestem Apollosa, jeszcze inni, a ja jestem Kefasa. I co się stało? Oni głosili tę samą Ewangelię. No właśnie, ale głosili ją najwidoczniej w taki sposób, mówiąc to, co jest prawdziwe i dodając to, jak oni to rozumieją.
co budziło po prostu podziały. Święty Paweł na to odpowiada bardzo prosto, ale po prostu w świetny sposób. Prosi, żebyśmy byli jednego ducha. Nie jednej duszy, nie jednej psychiki, nie jednego umysłu, ale byśmy byli jednego ducha. Czyli żeby w naszym sercu była ta jedna prawda. Prawda, którą jest Ewangelia, którą przekazuje nam Chrystus. Za to, jak my ją rozumiemy, interpretujemy, w jaki sposób ona nas osobiście dotyka, w tym możemy być różni. Bo różne są dary, o tym też w liście do Koryntian mówi później święty Paweł. Jesteśmy różni i to jest piękne. I to jest ważne. Za to musimy pamiętać, że właśnie prawda jest jedna i że źródłem całej tej prawdy jest Chrystus. Skąd w ogóle ten temat? Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Mój przyjaciel opowiadał mi raz, że rozmawiał z pewnym małżeństwem, z ludźmi dorosłymi, którzy mieli pewien taki problem związany z wiarą i jakby chcieli go rozwiązać, chcieli jakoś ten problem naprawić, jakoś sobie z nim poradzić. I rozmawiali w sumie z czterema księżmi, z czego każdy powiedział im coś totalnie innego. Totalnie coś przeciwnego i często ze sobą sprzecznego. Oni już nie wiedzieli, co mają robić. Nie mieli pojęcia. Pogubili się. Po prostu pojawiło się to rozdarcie, o którym mówię od samego początku. Autorytet, w którą stronę iść. Skąd mam wiedzieć, że ten mówi prawdę, a ten nie? Kto ma rację? Postarajmy się, żeby takiej sytuacji nie było. Włóżmy wysiłek. To by ludzie mogli zaufać Bogu, by więcej takich sytuacji nie było. Ale by ludzie, widząc naszą jedność, widząc tą prostą, niczym nierozmazaną prawdę, mogli kroczyć śmiało do Boga.